Premiera gry Sons of the Forest już za kilka dni, a dokładnie to 23 lutego. To właśnie tego dnia gra zadebiutuje na platformie Steam we wczesnym dostępie, czyli dokładnie tak samo jak i poprzednia część, czyli The Forest. Sons of the Forest, podobnie jak i poprzednia gra studia Endnight, ma być survival horrorem, w którym będziemy musieli przetrwać na wyspie pełnej niebezpieczeństw, takich jak członkowie plemienia kanibali czy też mutanty. W tym niesprzyjającym miejscu znajdziemy się po wypadku śmigłowca, który niejednokrotnie mogliśmy obserwować w kolejnych zapowiedziach gry. Śmigłowce te, jeżeli dobrze im się przyjrzymy, oznakowane są logiem Sahary, korporacji, z którą mieliśmy już do czynienia w poprzedniej części. Takich nawiązań do poprzedniej części będzie naprawdę sporo, a to dlatego, że twórcy potwierdzili, że Sons of the Forest będzie bezpośrednią kontynuacją fabularnych wydarzeń z pierwszej części. A to oznacza, że aby w pełni cieszyć się z doświadczenia tej nowej gry, to warto też co nieco wiedzieć o poprzedniej części, szczególnie pod kątem fabularnym, czym właśnie zajmiemy się w tym filmie. A więc jeżeli nie wiecie, o czym dokładnie jest The Forest, bądź graliście na tyle dawno, że niektóre wątki zdążyły wam wylecieć z głowy, to idealnie trafiliście, bo w tym filmie przedstawię najważniejsze, przynajmniej według mnie, informacje fabularne, które będą miały znaczenie w Sons of the Forest. I chyba nie muszę tłumaczyć, że materiał ten będzie wręcz przepełniony spoilerami z The Forest, bo o to przecież chodzi w tym filmie, żeby sobie przypomnieć wszystkie najważniejsze wątki fabularne z tamtej gry. No więc skoro wszystko już jest jasne, no to zaczynajmy. Akcja The Forest ma miejsce w 2015 roku. To wtedy Eric LeBlanc, nasz główny bohater, odbywa lot samolotem wraz ze swoim synem Timim. Nasza główna postać, prócz tego, że jest oczywiście ojcem, to jest również gwiazdą telewizyjną znaną z programów survivalowych. Taki z niego ichniejszy Bear Grylls, co już za niedługo ma się okazać dla niego wyjątkowo przydatne. Lot samolotem nagle zostaje gwałtownie przerwany uszkodzeniem samolotu, w wyniku którego dochodzi do katastrofy, w której samolot rozbija się na jednym z kanadyjskich półwyspów. Na szczęście dla naszej dwójki bohaterów obaj przeżywają gwałtowne zderzenie z ziemią, jednak ich problemy w tym miejscu miały się dopiero zacząć. Nasz bohater Eric budzi się w samolocie i jest świadkiem, jak tajemnicza czerwona postać porywa jego jeszcze nieprzytomnego syna. Sam jednak jest na tyle obolały oraz wyczerpany, że nie jest w stanie na to jakkolwiek zareagować. Następnie mdleje oraz budzi się jakiś czas później. Okoliczności, w jakich podnosi się nasz bohater, są co najmniej niepokojące. Jest tutaj wyjątkowo cicho oraz spokojnie, mimo tego, że jeszcze chwilę temu miała tu miejsce przecież katastrofa lotnicza. Przynajmniej chwilę temu z perspektywy bohatera, bo tak naprawdę nigdy nie dowiadujemy się, ile czasu nasz bohater leżał nieprzytomny. Gdy rozejrzymy się dookoła, okazuje się, że w samym samolocie nikogo nie ma. Co stało się z resztą pasażerów? Czy zostali porwani? A może jeszcze wcześniej opuścili samolot, o ile udało im się również przetrwać samo uderzenie? Na te wszystkie pytania odpowiedzi uzyskamy już niedługo, w trakcie fabuły gry. Tak właśnie zaczyna się The Forest. Następne godziny w grze wyglądają dość standardowo, jak na gatunek survivali. Zaczynamy oczywiście od sprawdzenia, co z przedmiotów pozostałych w samolocie może nam się przydać, a następnie, jak prawdziwy specjalista od survivalu, którym w końcu był nasz bohater, zaczynamy organizować sobie jakieś prowizoryczne schronienie. Czeka nas w tym momencie klasyczne już zbieranie kamieni, patyków, liści oraz ścinanie drzew, z których to skonstruujemy sobie naszą pierwszą bazę i w trakcie tej czynności prawdopodobnie natkniemy się na pierwszych mieszkańców tego miejsca, w którym to przyszło nam przetrwać. Będą to przedstawiciele plemienia kanibali, które zamieszkują ten półwysep. Przez wiele setek, a być może nawet tysięcy lat, ich lud pozostawał odcięty od cywilizacji, co sprawiło, że wciąż zachowali oni swoje plemienne zwyczaje. Mieszkają oni w kilku rozmieszczonych na półwyspie wioskach, spośród których możemy wyróżnić ich główną osadę, znajdującą się w dolnej części mapy. Szybko przekonamy się, że po ich początkowej ciekawości, w której zaledwie nam się przyglądali, plemię kanibali przestało nas akceptować, co wiąże się z regularnymi atakami na nas, jak i na nasze schronienie. Gdy niejako uda nam się ustatkować, mimo regularnych odwiedzin ze strony tubylców, pora rozejrzeć się po całym półwyspie oraz ustalić, co stało się z Timim. W ten sposób zaczynamy odkrywać tajemnice, jakie skrywa to miejsce. Na lądzie możemy spotkać wiele obozów, a właściwie to ich pozostałości, bo każdy z nich jest albo zniszczony, albo opuszczony. Tylko co stało się z osobami, które w nich mieszkały? Czy ich również dopadło plemię kanibali? Czy ich ofiarą również stał się syn głównego bohatera, Timmy?
oraz kim jest czerwona postać, która go porwała oraz co wspólnego ma z kanibalami? Dalej podróżując trafiamy na jacht, na którego pokładzie odkrywamy niepokojące zdjęcia przedstawiające mutanty, w tym przypadku Virginię, czyli wielonogiego mutanta. Jak się ma niedługo okazać, wiele z nich zamieszkuje to miejsce. Wszystkie tajemnice rozwiązują się, gdy decydujemy się ruszyć do jaskiń, to w nich fabuła zaczyna nabierać tempa. W kolejnych odnóżach systemu jaskiń obejmującego niemal cały półwysep znajdujemy kolejne elementy tłumaczące, co dzieje się w tym miejscu oraz, co pocieszające, regularnie odkrywamy kolejne ślady świadczące o tym, że Timmy, syn głównego bohatera, wciąż żyje. Na nasze nieszczęście okazuje się, że jaskinie są jeszcze bardziej niebezpieczne od powierzchni, bo nie dość, że również zamieszkiwane są przez kanibale, to jeszcze możemy w nich spotkać mutanty, wynaturzone istoty takie jak Armsy, Virginia czy też Cowman. Ale skąd się wzięły? Wszystko miało się już niedługo wyjaśnić. W trakcie eksploracji spotykamy coraz więcej przedmiotów, które łączy jedna nazwa. Sahara. Dokładnie ta sama, którą widzimy na zapowiedziach w Sons of the Forest oraz ta sama, którą wcześniej widzieliśmy nawet na powierzchni. Zbierając kolejne przedmioty, takie jak chociażby karta dostępu, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że za sznurki w tej historii pociąga ktoś jeszcze. I tak oto, idąc tym tropem oraz tropem pozostawionym przez Timmy'ego, docieramy do tajnej placówki badawczej umiejscowionej tuż pod lejem krasowym w centralnym punkcie półwyspu. Wchodzimy tam za pomocą znalezionej wcześniej karty. Być może w tym miejscu znajdziemy odpowiedzi na wszystkie męczące nas pytania oraz przede wszystkim znajdziemy syna Timmy'ego. Nasze przewidywania potwierdzają się. Okazuje się, że laboratorium te należy do korporacji Sahara, której logo widzieliśmy na kolejnych przedmiotach znajdywanych podczas naszej podróży. Przemierzając kolejne korytarze placówki, odkrywamy jego mroczną historię, która obraca się wokół tak zwanego projektu Jarius. Projekt Jarius był badaniem polegającym na zbadaniu pewnych starożytnych artefaktów, które kilka lat wcześniej, bo już w roku 1982, co możemy stwierdzić po zdjęciach z jachtu, udało się znaleźć osobom, które przybyły wtedy w to miejsce. Prawdopodobne jest, że już wtedy byli to przedstawiciele korporacji Sahara. Artefakty te skrywały wiele tajemnic, ale także potężną moc. Znajdowały się one w tym miejscu od wielu, naprawdę wielu lat. Bardzo możliwe, że nawet od kilku tysięcy. Wedle teorii znalazły się one w tym miejscu za sprawą pewnej pradawnej cywilizacji, która miała w tym miejscu swoją bazę. W wyniku użycia przez przedstawicieli tej cywilizacji artefaktów na ludziach z półwyspu powstały pierwsze mutanty. Tak, nie powstały one w tym laboratorium, a wiele lat wcześniej, czego dowodem jest, że grupa chrześcijańskich misjonarzy, których pozostałości obozów oraz szczątki mijaliśmy podczas naszej eksploracji jaskiń, spotkała je nawet 150 lat temu, czyli na długi czas przed przybyciem w to miejsce naukowców z Sahary. Sahara natomiast pragnęła wykorzystać artefakty obcych w swoim celu. Tym właśnie zajmował się projekt Jarius, z badaniem potencjalnych możliwości wykorzystania artefaktów obcych. Najważniejszym punktem było zbadanie tak zwanego artefaktu wskrzeszenia. Dzięki niemu odkryto, że mutanty posiadają gen odpowiadający za długowieczność, który powstał właśnie w wyniku użycia tego artefaktu. Naukowcy pragnęli zrozumieć, jak działa ta mutacja, by w ten sposób uchronić ludzkość przed samą śmiercią, zapewniając długowieczność na miarę mutantów, które na tym półwyspie znajdować się mogą przecież od wielu tysięcy lat. Badania nad artefaktem były prowadzone na dzieciach, które najlepiej przyjmowały mutacje z artefaktu, co widać zresztą po samej placówce, w której pełno jest zabawek czy też dziecięcych malunków. Każde z badań oraz każda próba wykorzystania artefaktu kończyła się jednak w ten sam sposób – mutacją dziecka w kolejnego z mutantów. Dodatkowo też to właśnie mutanty doprowadziły do opuszczenia przez naukowców laboratorium, czego okoliczności możemy zobaczyć na tej kasecie, którą możemy znaleźć w trakcie gry. Wydarzenie te możemy określić jako bunt mutantów, które wydostały się ze swoich pomieszczeń obserwacyjnych oraz rozprawiły się z naukowcami. W wyniku tego wydarzenia umarła też Megan, dziewczynka na wózku, którą możemy zauważyć na tej, ale też i na wielu innych kasetach. Megan była córką doktora Crossa, głównego naukowca Sahary, który był odpowiedzialny za cały projekt Jarius.
Wydarzenie to strasznie wstrząsnęło naukowcem, który jako jedyny przetrwał atak mutantów. Znając niedoskonałość swojej technologii, postanowił zaryzykować oraz wskrzesić swoją córkę, używając artefaktów wskrzeszenia. Jednak do tego potrzebował innego, żywego dziecka. To właśnie dlatego na samym początku gry porwał Timiego, aby teraz za jego pomocą, a właściwie to wykorzystując go, wskrzesić swoją córkę. I to właśnie dlatego my znajdujemy go wewnątrz artefaktów wskrzeszenia. Nasz bohater decyduje się użyć maszyny ponownie, by wskrzesić swojego syna, jednak ponownie potrzebuje on ofiary. Szukając takiej, dociera do wielkiej sali, w której dochodzi do konfrontacji z Megan, wskrzeszoną córką doktora Crossa. Megan, podobnie jak inne dzieci, również doświadcza mutacji w wyniku użycia na niej artefaktów wskrzeszenia. Po wygranej walce, gdy decydujemy się na użycie dziewczynki do przywrócenia życia Timiemu, okazuje się, że aby artefakt zadziałał, potrzebny jest żywy dawca. Swoją drogą możecie zadać pytanie, co stało się z doktorem Crossem w międzyczasie. Nasz czerwony kanibal został zabity przez swoją córkę, a jego ciało znajduje się w pomieszczeniu niedaleko artefaktu. Stało się tak dlatego, że artefakt nie tylko powoduje mutacje, ale też wzmaga agresję oraz powoduje inne objawy, takie jak tego typu napady występujące tuż przed przemianą. Wracając jednak do naszego bohatera. Jego celem staje się znalezienie żywej ofiary, by uratować swoje dziecko. W tym celu kieruje się do ostatniego pomieszczenia placówki badawczej, wielkiej sali u szczytu gór, w której środku znajduje się kolejny artefakt, zwany jako artefakt mocy. Połączony jest on z komputerami, które pozwalają namierzyć oraz zidentyfikować przelatujący aktualnie w pobliżu samolot oraz określić ilość osób, które mogą posłużyć jako kolejne ofiary w artefakcie. Widząc, że to jedyny sposób, Erik postanawia użyć artefaktu, by strącić samolot. Zrobił on dokładnie to samo, co zrobił Dr. Cross wcześniej, by uratować Megan. Następnie za pomocą jednej z ofiar katastrofy wskrzesił swojego syna i historia tutaj się kończy. Przed nami jeszcze dwie kończące grę cutscenki. Jedna dzieje się rok później, gdzie główny bohater wraz z synem występuje w programie telewizyjnym, gdzie opowiada o swojej historii z Półwyspu. Jednak program ten przerywa nagły napad drgawek u Timiego, podobny do tego, po którym Megan przemieniła się w mutanta. Na szczęście dla niego tak się jednak nie stało, o czym świadczy kolejna cutscenka, w której widzimy już dorosłego Timiego, wciąż w ludzkiej formie. Widzimy, że pracuje on nad rozgryzieniem pewnej tajemnicy, która najprawdopodobniej dotyczy jego przypadłości w związku z użyciem na nim artefaktu. Tajemnica ta doprowadziła go do wyspy określonej w tej cutscence jako Side 2 i była ona pierwszą zapowiedzią kontynuacji w postaci Sons of the Forest. Cutscenka kończy się kolejnym napadem związanym z mutacjami i tutaj zaczyna się już fabuła Sons of the Forest. Wedle opisu w tej grze mamy udać się na tajemniczą wyspę w poszukiwaniu pewnego miliardera. Wyruszamy tam w towarzystwie członków oddziału specjalnego Sahary, a więc korporacji, która odpowiedzialna była za wydarzenia z pierwszej części. Na wyspie tej ponownie zmierzymy się z plemieniem kanibali oraz mutantami. Ale dlaczego? Nie będę już dalej wchodził w historię tej gry, żeby wam nie spoilerować. Ważne natomiast jest to, że znacie już wszystkie podstawowe informacje na temat fabuły The Forest, co pozwoli wam jeszcze lepiej doświadczyć kontynuacji. Jednak pełna fabuła The Forest jest znacznie większa, a jeżeli wy chcecie ją poznać, to zapraszam was na któryś z moich pozostałych 18 filmów na temat fabuły The Forest, na przykład na któryś z tych dwóch. A tymczasem ja już się będę z wami żegnał i pamiętajcie, że widzimy się 23 lutego podczas premiery Sons of the Forest. Cześć!